Potem dzieci chrzczuł, pasą się przepasał, chodził w błądzie i skórze i nawoływał ludzi do nawrócenia, do prostowania dróżek. Codziennie wychodził nad Jordan i swoim totalnym głosem nawoływał do nawrócenia, mówił prawdę każdemu, nawet Herodowi. W końcu, mówiąc takim ludzkim językiem, dorobił się śmierć. Ścięto mu głowę. I dzisiaj przeczytamy wspomnienie ścięcia głowy Jana Chrzciciela. Cóż możemy o nim powiedzieć? Że to człowiek charakteru. Mocny, silny, nieustępliwy. Drodzy i kochani pielgrzymi, mogę powiedzieć, wy jesteście ludźmi z charakterem. Jan Chrzciciel, opuściliście swoje domy. Tak jak wam mówiłem na Jasnej Górze, swoje wygodne łóżka, tak jak mówi wam papież Franciszek, swoje kanapy. Porzuciliście to, co wygodne, to, co smaczne, to, co leniwe, żeby iść do Matki Bożej i od niej wracać. Trzeba mieć charakter, trzeba mieć siłę, trzeba mieć zaparcie. Trzeba nie bać się pocisków, trosk, trudów i różnych przeciwności. Chwała wam za to. Wszyscy, którzy was witamy, brawo do was. Pomódlmy się teraz do naszego Ojca, który jest w niebie, zanieśmy do Niego.
wypowiedzieć wielkie dziękczynienie tak Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, że Was, Pani Pielgrzymi, przeprowadził po raz 277 w Jeruszalskiej Pielgrzymce pierwszej na Jasną Górę i z powrotem. Na pewno to doświadczenie, które stało się Waszym udziałem, też nie sposób go opisać ani nazwać po imieniu. Chcielibyście powiedzieć, chcesz wiedzieć, jak było, to się dowiesz w przyszłym roku. Ja Ci nie jestem w stanie powiedzieć, czego doświadczyłem, jak przeżyłem. Chcesz zasmakować? No to 278 pielgrzymkę się wybierz, a zobaczysz. I myślę, że to było takie bardzo piękne, kiedy idąc z nami z klatki, mówiliście, no za rok też idziemy. Za rok też idziemy. Gdyby nie było mi po drodze, to bym powiedział, dam sobie spokój i to mnie już więcej nie interesuje. Ale to jest odpowiedź na to, jaka była ta pielgrzymka. Dlatego z całego serca Wam gratuluję. Dziękuję za to świadectwo Waszej wiary, za te rekolekcje w drodze, za ten pobyt w duchowej stolicy Polski, tam na Jasnej Górze, że mogliście się przez dwa dni napatrzeć w Matkę Bożą i pozwoliliście, bo inaczej nie da się, gdziekolwiek staniecie w kaplicy, ona na Was patrzy. Bardzo serdecznie dziękuję moim współbraciom, którzy sami wędrowali w tej pielgrzymce na Jasną Górę i w drodze powrotu. Bardzo serdecznie dziękuję ojcu Benedyktowi, który przewodniczył Wam jako przewodnik duchowy. Bardzo serdecznie dziękuję ojcu Michałowi. Zaledwie 20 sierpnia tutaj przyszedł do naszej wspólnoty i od razu właśnie wiedziony wezwaniem papieża Franciszka, żeby nie siedzieć na kanapie, tylko założyć buty i w drogę. Jeszcze się bardzo dziękuję. Zobaczcie, jak ciężko, że jest dobrze. Jeden robi to, drugi to i tak życie wspólnotowe wygląda. Bardzo serdecznie dziękuję. To na pewno będzie okazja tutaj jeszcze, żeby to przywołać, ale z poczuciu serca muszę to powiedzieć. Wszystkim, którzy przygotowywali to pielgrzymowanie, to nie było tak, że włożyliśmy buty i poszliśmy. Ale wiem, jak pod pedidą Marcina, jego brata, Bartka, i Piotra, i wielu innych, Krzysztofa, i służb medycznych, i Pani Agnieszki Kucharki. Jest Pani Agnieszka? To znaczy, że jutro obiad będzie zawsze. Wszystkim z całego serca, muzykom, dzieciom, takim małym smerfom, szóstym już w pielgrzymce widziałem, jak jeszcze nadążały. Za każdego będę trzymał. Za wszystko Wam dziękuję, a za to, co było złe, powiem i Wy wiecie, że jestem tylko człowiekiem, to Was przepraszam. Trzeba było wszystko załatwiać i no bez nas.
że ja sobie tego nie wyobrażam, dlatego ja Wam dziękuję i oni też. Moi kochani, dziękuję też ojcu Michałowi, który prowadził razem ze mną tę pielgrzymkę, za jego śpiewy, za jego konferencję, bo był okrzyknięty ojcem duchowym tej pielgrzymki. Tak, konferencję. Do wspólnego podzielenia się chleba. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.